Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, jak zwykle zresztą. Ostatnio, właściwie to nie ostatnio, już od jakiegoś czasu głośno jest o grze World of Tanks. Sam postanowiłem trochę tą grę sprawdzić. No i właśnie jestem. Jest to mój pierwszy kontakt z tą grą. Chyba mam na razie cztery czołgi, jakieś bardzo podstawowe. Tutaj jest czołg chiński chyba, tak mi się wydaje. Albo może niemiecki? Kurczę, nie wiem, to trochę trudno, mało ta flaga prześwituje. Na pewno tutaj jest czołg francuski, ten drugi od lewej. Amerykański? Nie, tu jest chiński. A nie, sorry, sorry, to jest oczywiście sowiecki czołg. To jest jakiś Leichtraktor, sądzę, że to jest właśnie niemiecki. Tak, no tutaj po tym krzyżu widać. Tak, to jest na pewno. Chociaż w sumie nie na pewno. Ale raczej sowiecki, amerykański oraz francuski. Powiem tak, gadałem z kumplem, który już jakiś czas w to gra i on coś mówił o lekkim traktorze. To mi się właśnie kojarzy z Leichtraktor, sądzę, że to właśnie to znaczy. Dobra, tu mam jakiś wybór. Wybór walki, nie mam pojęcia o co chodzi. Klikam Battle. O, coś się stało. Wkraczam do akcji chyba. Tak jak mówiłem, nie znam zupełnie tej gry. Jest to mój pierwszy kontakt z nią. Tak więc będę się uczył na bieżąco. Ogólnie gra jest bardzo ciekawa. Oglądałem parę stron poświęconych tej grze. Ma sporo fanów, jest darmowa. Znaczy, tak nie do końca darmowa, ponieważ wiadomo, są tam jakieś mikropłatności. Natomiast ogólnie da się grać za darmo i satysfakcjonującą rozgrywkę przeżyć. Co często bywa trudne w tego typu grach. W niektórych właśnie grach darmowych, żeby dojść do jakiegoś wysokiego w miarę poziomu, trzeba naprawdę słono zapłacić. A w tej grze tak podobno nie jest. Przynajmniej tak mówi właśnie kolega, który w tą grę gra. I właśnie planuję z nim jakąś taką miniserię, ja wiem, może ze dwa filmiki poświęcone tej grze. Dobra. Strzela się lewym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem myszy się chyba nic nie robi. A chodzi się. Właściwie jeździ się W. ASD. Dobra. Czyli takie skupienie, znaczy nieruszanie myszką powoduje to, że jesteśmy celniejsi. To kółko na środku się zmniejsza. Tam ktoś ostrzeliwuje, też sobie tam ostrzelam to. Ten obszar. W porządku. Na razie gra jest całkiem przyjemna. Grafika nie jest jakaś fantastyczna, natomiast jest bardzo fajna i wystarczająca według mnie. Bardzo wolno jedzie ten mój czołg. Co mi się benzyna skończyła, czy co? Dobra, schowam się tutaj za tymi drewnianymi zasiekami. Nie wiem na ile mi to pomoże, ale no cóż, może mi pomoże. Ciekawe, czy mój pocisk ma w miarę równą trajektorię, czy będzie opadał. Nie wiem, nie widzę, gdzie spadają te moje pociski. Podjadę tam są najwyraźniej przeciwnicy. Tutaj w prawym dolnym rogu mam minimapę, to zapewne. O tak, tam widać czołgi wroga. Ciekawe, czy tu się odradza, czy to. Chyba nie, chyba tutaj na wyniszczenie wroga się gra. No, przegrywamy chyba dosyć wyraźnie. Dobra, chyba jestem najbardziej wysunięty w tej chwili. Teraz mnie ktoś tutaj zdejmie. A, czołg!
No i coś tak mi się wydaje, że zginąłem. Dobra, czyli już wiem, że takie dymiące to są nieaktywne. Czołgi, natomiast kto mnie zastrzelił, to nie wiem specjalnie, niestety. W porządku, no coś sądzę, że przegramy. Ciekawe, ile to trwa taka statystyczna rozgrywka w tej grze. Dobra, no. O, tam jest jakiś wrogi czołg. W porządku, no. Ciekawe, czy jakieś punkty w ogóle dostanę tutaj za tą rozgrywkę. W górnym prawym rogu jest jakiś odmierzacz czasu. Niestety nie zauważyłem, ile było na samym początku. Wow, a to co? Aha. Po prostu się. Kamera mi się przeniosła na innego przedstawiciela mojej drużyny. Jak klikam prawym przyciskiem myszy, no w porządku. No i jestem ciekawy, jak to moi kumple sobie radzą. To bardzo fajna gra dla fanów różnych militariów, ponieważ tutaj są w miarę autentyczne. Nie wiem, tutaj nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że to są autentyczne modele czołgów. I naprawdę fani militariów powinni być zadowoleni z tej gry. Poza tym niedługo także wychodzi gra World of Warplanes. To jest gra podobna mechaniką do World of Tanks, tylko że zamiast czołgów będziemy mieli samoloty dostępne, tak więc no, ciekawsza produkcja, czy lepsza, przekonamy się. Taka pudełkowa wersja World of Tanks jest dostępna w sklepach, to jest taka ciekawostka. I tam za ileś tam złotych mamy dostępne przedmioty, za które normalnie byśmy musieli więcej zapłacić. Mnie to nie interesuje specjalnie. Aczkolwiek. Dobra, tutaj wygląda na to, że jest jakaś baza. I tutaj trzeba coś przejąć. Coraz mniej naszych czołgów w grze. Trochę bezmyślnie się wyrwałem od razu na początek. Bez sensu zupełnie. Po prostu mnie tam zabili jako jednego z pierwszych. A już tylko jeden został reprezentant mojej drużyny, no i dostaje dosyć mocno. No i niestety został zniszczony w tym momencie. Dobra, no i dostałem 9 punktów doświadczenia, nie wiem, czy to dużo, czy to mało, zapewne mało. Prawie 500 kredytów. W porządku. Tutaj mam na dole jakieś menu. Zapewne mogę dokupować różne rzeczy. Aha, czyli tutaj w ogóle jest jakiś, widzę, system odkrywania różnych rzeczy. Tutaj nie mogę. Tutaj trzeba dokonać researchu tego modułu. Czyli najpierw trzeba go odkryć, tak jakby, żeby go założyć. Fajna rzecz. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj moje wszystkie czołgi, jakie posiadam. Sklep, gdzie mogę kupować nowe czołgi zapewne. Statystyki, to tu lepiej nie wchodzić. Drzewko umiejętności, fajnie. Podoba mi się. Tutaj zapewne, aha, tutaj można odblokowywać po prostu czołgi, tak mi się wydaje. Aha, i są cztery drzewka dla każdej nacji. No fajnie, fajnie jest to wszystko zrobione, trzeba przyznać. No jeszcze jakieś baraki, to są
nasi pracownicy jacyś, zapewne tutaj można zapewne zatrudnić nowych. Aha, no fajna, fajna się wydaje ta gra jak na razie. Tak jak mówiłem, spróbuję coś nagrać jeszcze z niej razem z kumplem, ale nie wiem, czy to się uda, niczego nie obiecuję. To już jest takie większe trochę przedsięwzięcie dla mnie. A tutaj co jest? Aha, gracze online, widzimy 43 tysiące, całkiem nieźle. Prawie 1000 walk się właśnie toczy. Dobra, wejdę jeszcze raz do gry, żeby ten mój gameplay nie był taki bezcelowy, powiedzmy. Teraz spróbuję trochę pobyć z tyłu i przetrwać jakiś czas. Chociaż niespecjalnie rozumiem, co takiego muszę zrobić na tych mapach. Zapewne trzeba przejąć jakieś bazy, ale capture the enemy base or destroy all enemy vehicles. Okej, czyli tutaj po prostu chodzi o to, żeby albo przejąć bazy wroga, albo zniszczyć wszystkie czołgi wroga. Ciekawe, co znaczą te takie odznaczenia jakby z lewej strony. To możliwe, że jest jakaś ranga albo coś takiego. Dobra, zaraz zaczyna się bitwa. Niektórzy mają szybkie te czołgi, ja mam bardzo wolny czołg. Nie wiem, czego to jest kwestia. W każdym bądź razie nie jeżdżę za szybko, aczkolwiek to może jest zaleta. Ciekawe, czy to czołgi mogą się przenikać, czy nie. Zaraz to spróbuję sprawdzić. Czy mogą na siebie czołgi wjeżdżać? No, a jakbym tutaj. O! Ha, ha, ha. Sorry, ja tylko testowałem, przepraszam bardzo. Przepraszam. Dobra, to nie był najlepszy pomysł. Ale jakiś tam model zniszczeń ta gra posiada. Na pewno lepszy niż w Call of Duty. Że tak trochę złośliwie powiem. W porządku, interfejs jest dość przyjazny, bardzo intuicyjny. Tutaj od razu wiadomo, o co chodzi. Wszystko jest klarowne i przejrzyste. Dobra, może tym razem uda nam się wygrać. Może uda mi się trochę dłużej tym czołgiem pojeździć. Możliwe, że już mi się to udało w sumie, ale. Cóż, nie włączyłem stopera, ale mniej więcej pamiętam, o której godzinie zacząłem, tak więc nie przeszkadza mi to. To tak jest, że po prostu jak już się zacznie to nagrywanie, to ma się trochę inne rzeczy na głowie, powiedzmy, niż włączenie stopera na komórce czy gdzieś tam. Dobra, jadę na jakiejś głównej drodze, ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Ciekawe, czy tu jest coś takiego jak blokowanie targetu. Niestety tego nie wiem. Chyba mogę przez to przejechać? Nie. Dobra, gdzie tu są jacyś przeciwnicy? Nie mam pojęcia. Naokoło nie widzę, na mapie nie widzę, to jadę tam, gdzie jadą moi. Tam na mapie widzę jakąś bazę, zapewne jedną już możliwe, że przejęliśmy.
Możliwe, że nie zdążyłem po prostu, inni byli szybsi. No tak, no i tam też pojawiają się wrogowie mniej więcej. Dobra, no przegrywamy po raz kolejny, natomiast taki jest chyba... taka jest chyba prawidłowość ogólnie w grach, ale od kogoś dostałem. Jestem unieruchomiony. No i niestety zginąłem. Chyba jednak jest coś takiego jak blokowanie targetów, ponieważ to zapewne od tamtego gościa dostałem, stamtąd mniej więcej. Bo tutaj bliżej nikogo nie widzę. A skoro tak, no to koleś musiał zauważyć... Nie mógł mnie tak razem trafiać z takiej odległości. Chyba, że mógł, no nie wiem. Dobra, zobaczymy jak tam inni sobie radzą. Kogoś trochę bardziej na przodzie zaraz złapię, dobra, jest. Dobra. Tam jest baza. Tu jest wróg za kamieniem. A tam są nasi. Nie wygląda to najgorzej, ale gdzie jest cała reszta przeciwników? Oni tu powinni gdzieś być i chyba bronić tej bazy, tak mi się wydaje przynajmniej. A ich tutaj się nie roi za dużo. Aha, no i teraz przegraliśmy chyba. Tak coś mi się wydaje. Nie zrozumiałem tego do końca, ale cóż. W porządku. Zapytam Rycka, to mi powie. Rycek to jest ten kolega, o którym wam mówiłem wcześniej. Dobra. To kończę ten odcinek w takim oto stanie mojego konta. Zapewne jak tu... Znowu mi się plącze język. Zapewne w czasie drugiego nagrania... Właściwie to, gdy będę rozpoczynał, mam nadzieję, że gdy będę kończył, to już do czegoś dojdę. Że w momencie, kiedy będę zaczynał moje kolejne nagranie, nadal tak będzie, ponieważ nie sądzę, abym jakoś namiętnie grał w World of Tanks w wolnych chwilach. Raczej po prostu tak z ciekawości tą grę ściągnąłem. Skoro jest darmowa, to nie wiem, nie widziałem żadnych przeciwwskazań. Przy tym to jest bardzo dobra gra, żeby robić z tego pogradankę. Jeżeli nie wiecie, co to jest pogradanka, to zapraszam do mojej pogradanki z Lifta. Dobra, kończę ten odcinek, żegnam się z wami. Pozdrawiam was, jak zwykle, bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć!